Dzień dobry, ja nazywam się Aleksandra Rusińska i jestem konsultantką Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi jest częścią sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2019-2021 ROD Łódź prowadzony jest przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tematem dzisiejszej rozmowy będą wybory niekonkurencyjne w samorządach Polski i na świecie. Rozmawiać będę z panem doktorem Pawłem Stępniem z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz członkiem Zespołu Badań Wyborczych UEU. Dzień dobry. Również. Dzień dobry. Może zaczniemy tak teoretycznie, ponieważ będziemy rozmawiać o wyborach niekonkurencyjnych na szczeblu lokalnym w Polsce oraz na świecie i warto byłoby na początek zaznaczyć, przedstawić definicję, czym są tak naprawdę te wybory niekonkurencyjne i skąd się wzięły. To jest pewien fenomen, który dzieje się w państwach demokratycznych i polega w gruncie rzeczy na tym, że liczba kandydatów w okręgu wyborczym jest mniejsza bądź równa liczbie mandatów w takim okręgu i efektem tej sytuacji jest taki, że ci kandydaci otrzymują zazwyczaj mandat z mocy prawa, czyli nie przeprowadza się formalnego głosowania, ale osoby zarejestrowane na listach jakby z automatu przechodzą, otrzymują mandat i będą zasiadać w wybieralnym gremium. Natomiast to, co wydaje się istotne, to przede wszystkim to, że musimy rozróżnić dwa terminy, dwa bardzo podobne terminy, bo konkurencyjność elekcji jest inna w państwach demokratycznych i niedemokratycznych. Jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się w Rosji, wszyscy wiemy, że Rosja z demokracją ma niewiele wspólnego i zobaczymy na przykład na ostatnie wybory prezydenckie w Rosji, no to zobaczymy, że tam mieliśmy aż 8 kandydatów, prawda? Czyli możemy mieć taką myśl, że w zasadzie tam poziom rywalizacyjności był dosyć duży. Liczba kandydatów przypadająca na jeden mandat była dosyć duża. Natomiast wszyscy wiemy, że rywalizacja w Federacji Rosyjskiej była bardzo nikła, tak? Przede wszystkim dlatego, że prawo wyborcze jest tak skonstruowane, że w zasadzie ono oczywiście formalnie jest sprawiedliwe, natomiast wiemy, jak wygląda ta strefa, jakby szara strefa wyboru w Rosji, prawda? Chociaż tam mamy wielu kandydatów, to i tak wiemy, że Władimir Putin będzie prezydentem albo ktoś z namaszczenia. Natomiast w demokracjach wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ formalny aspekt prawa wyborczego dopuszcza możliwość równych praw wyborczych. To znaczy, że każdy obywatel posiadający bierne prawo wyborcze może na równych zasadach, co do zasady równych, prawda, kandydować i ubiegać się o ten mandat. Natomiast w przypadku wyborów samorządowych w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, że liczba kandydatów jest mniejsza, czyli mimo że prawo dopuszcza możliwość kandydowania, to ludzie dobrowolnie z tego prawa rezygnują. I to jest, wydaje mi się, pewien niepokojący sygnał, dlaczego tyle się mówi o demokracji, dlaczego tę demokrację mamy na językach, również w języku publicystycznym, nie tylko naukowym, ale także publicystycznym, ale jednocześnie z tego prawa biernego nie chcemy korzystać. Ja mam do czynienia z wieloma studentami z różnych państw, również niedemokratycznych, i oni się zastanawiają, jak to jest możliwe, bo gdyby oni mieli możliwość kandydowania, to by kandydowali. No okazuje się, że wcale tak nie jest i zazwyczaj jest tak, że jeżeli już mamy jakieś prawa, to my nie chcemy z nich korzystać. Nie chcemy z nich korzystać i rezygnujemy z tego. Oczywiście możemy się zastanowić, jaka właśnie jest różnica pomiędzy państwami demokratycznymi i niedemokratycznymi, tak? Z punktu widzenia formalnego, w Federacji Rosyjskiej czy w innych państwach niedemokratycznych nie ma równości wyborczej, tak? Kandydaci nie są na równych prawach. Oni mają inny zupełnie dostęp do zasobów, mają przeszkody organizacyjne, bardzo często oponentów politycznych również wtrąca się do więzień, tak? To mieliśmy do czynienia ostatnio na Białorusi. Natomiast w państwach demokratycznych mamy wolną rywalizację, oczywiście to jest to coś co do zasady, natomiast ludzie kandydować z jakichś powodów nie chcą. To jest jakby ten główny wyróżnik, jeżeli chodzi o rywalizacyjność elekcji w państwach demokratycznych i niedemokratycznych. Dobrze, to ja tutaj się dopytam, skąd się bierze u nas w Polsce, w samorządach to przeświadczenie, że
się odchodzi od tego swojego prawa, które mamy, że możemy kandydować. Dlaczego? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ samorząd, a każdy z nas w Polsce żyje w jakimś samorządzie, na pewno w samorządzie gminnym, powiatowym, często gmina i powiat są powiązane, także w polskim. I te decyzje, które zapadają na szczeblu lokalnym, są dla nas o wiele często istotniejsze niż te, które zapadają na szczeblu centralnym. Czyli z takiego teoretycznego punktu widzenia te wybory lokalne powinny nas bardziej angażować, tak? No bo szczególnie w małych wspólnotach politycznych, w małych gminach, my bardzo często znamy się na co dzień, tak? Ludzie się znają. Natomiast oczywiście, czym większa jednostka terytorialna, na przykład miasto na prawach powiatu Łódź, no to wiadomo, że te relacje międzyludzkie, te więzi są o wiele luźniejsze. Natomiast w tych szczególnie małych wspólnotach politycznych, no to jest zastanawiające, no bo bardzo dużo rzeczy zależy. Wybudowanie drogi, tak? Remont szkoły, tak? Samorządy realizują bardzo dużo takich zadań, które my widzimy na własne oczy. I z jakichś powodów na wybory samorządowe nie chodzimy, żeby głosować, a po drugie nie chcemy kandydować. To jest taka teoria, która dotyczy nie tylko Polski, ale również innych państw. Tutaj teoretycy wyszczególniają taki termin jak wybory różnej stawki, to znaczy wiadomo, że wybory prezydenckie, tam gdzie jest jeden kandydat, tak, to wszystkich elektryzuje ta rywalizacja, czy wygra ten, czy ten. Natomiast czym dalej jest, jakby dalej od nas jest ulokowane gremium wybierane, no to, to nasze przywiązanie do elekcji z naturalnych przyczyn maleje. Dlatego jeżeli patrzymy na frekwencję wyborczą w wyborach do Europarlamentu, z tym wyjątkiem, który mamy podczas ostatniej elekcji, to wybory do Europarlamentu cieszyły się bardzo niską frekwencją wyborczą, czyli bardzo mało osób chodziło głosować na kandydatów chcących zasiadać w Parlamencie Europejskim. I ten sam problem mamy, Szanowni Państwo, w wyborach lokalnych. Tam proszę zobaczyć, że wyborca otrzymuje 4 różne karty do głosowania. Przede wszystkim najważniejszą kartę, na którą my wszyscy czekamy, kartę wójta, burmistrza, prezydenta. I to jest w zasadzie pierwszy wybór, który dokonujemy, tak? No to jest tak zwany wybór dużej stawki. I tutaj my się koncentrujemy. Później bierzemy wybory do Rady Gminy najczęściej, dopiero później Radę Powiatu i na sam koniec zostawiamy Sejmik Wojewódzki. I tak było, Szanowni Państwo, w 2014 roku, jak wprowadzono takie mityczne książeczki i się okazało nagle, że PSL zdobył 20-parę% głosów, prawda? I jak to się stało? No, stało się przede wszystkim poprzez efekt książeczki, ale właśnie druga przyczyna tego zjawiska jest taka, że po prostu są to wybory niskiej stawki. Ludzie już jakby z automatu głosowali, żeby tylko zagłosować. Tak? Oni się nie interesowali, kto tam kandyduje. Mówię, oczywiście nie wszyscy, ale ci mniej świadomi obywatele. Oczywiście, jeżeli pytanie brzmi, jakie są przyczyny wyborów niekonkurencyjnych w Polsce na poziomie lokalnym, no to musimy powiedzieć, że nie ma jednej dominującej przyczyny. Na pewno jest to, jedną z takich głównych przyczyn jest system wyborczy. I tutaj możemy powiedzieć rzecz, która wiąże się nie tylko z wyborami w Polsce, ale także z wyborami przede wszystkim w państwach anglosaskich. Tam, gdzie stosuje się jednomandatowe okręgi wyborcze, a wiemy, że w Stanach Zjednoczonych na szeroką skalę, czy w Wielkiej Brytanii, w ogóle w innych państwach anglosaskich, czy byłych Brytyniach, w kolejach brytyjskich, te okręgi jednomandatowe są stosowane. I zauważono, że w państwach, które zdecydowały się, w których występował problem wyborów niekonkurencyjnych na różnych szczeblach, no Szanowni Państwo, to jest też taka ciekawostka, że nawet w wyborach stanowych w wielu stanach, a także w wyborach kongresowych zdarzają się tak zwane uncontested seats, czyli mandaty niekonkurencyjne. My bardzo często uważamy, że Stany Zjednoczone są taką klasyczną demokracją, bardzo dobrze funkcjonującą, ale zjawisko uncontested seats pokazuje, że ta konkurencyjność elekcji wcale w Stanach Zjednoczonych taka idealna nie jest. Widzimy zresztą to też po ostatnich wyborach prezydenckich, tak, gdzie podważa się proces wyborczy. Także to nie jest tak, że ta demokracja zawsze działa na tych samych zasadach, zawsze jest stabilna i dobrze funkcjonuje. I to, co widzimy właśnie w państwach anglosaskich, to jest fakt, że tam, gdzie stosuje się system first past the post, czyli tak zwane okręgi jednomandatowe z systemem większości względnej, bardzo popierane skądinąd przez część polskiej klasy politycznej z Pawłem Kukizem na czele, to w tej debacie
tej debacie pomija się fakt, że jednomandatowe okręgi wyborcze prowadzą do wyborów niekonkurencyjnych, a nie jest to zjawisko korzystne, tak? Lepiej jest jakaś rywalizacja, jeżeli coś się dzieje, oczywiście z punktu widzenia analitycznego, politologicznego. Natomiast w tych państwach, które zrezygnowały, na przykład Irlandia Północna w wyborach lokalnych zrezygnowała z okręgów jednomandatowych i wprowadziła system mieszany, tak zwany STV, system głosu przechodniego. I co się okazało? W 2004 to zrobili w wyborach lokalnych i pokazało to, że w kolejnych elekcjach w 2007, w 2012 roku problem elekcji niekonkurencyjnych, tych wyborów niekonkurencyjnych zanikł całkowicie. Czyli okazuje się, że system wyborczy ma na pewno znaczenie, ale czy to tylko system wyborczy? No oczywiście nie. Bo jeżeli spojrzymy na nasze podwórko, nasze lokalne podwórko, to w przypadku to, co obserwujemy, jeżeli chodzi o wybory lokalne, ja tu się skupię na dwóch rodzajach elekcji. Po pierwsze, te wybory, które nas najbardziej trafują, czyli wybory wójta, burmistrza i prezydenta, no i wybory do Rady Gminy. One są nam najbliższe i możemy powiedzieć, że w pewnym sensie są to wybory dosyć dużej stawki. No wybory wójta są wyborami dużej stawki, jeżeli chodzi o lokalną społeczność. Co my tam obserwujemy? Że z elekcji na elekcję spada liczba kandydatów na wójtów, a ci wójtowie wygrywają zazwyczaj w pierwszej turze. I tak rok 2018 pokazał nam, że w zasadzie w 3/4 polskich gmin, ja mówię oczywiście ogólnie, nie nastąpiła alternacja władzy, a urzędujący wójtowie, burmistrzowie i prezydenci wygrali w pierwszej turze. Czy oni są tak dobrze, czy oni tak świetnie rządzą, że nie mają konkurencji? No wydawać by się mogło, że nie, no bo nie ma, mnie się nie chce wierzyć w to, że oni naprawdę są takimi fantastycznymi menadżerami, że akurat jest taki zbieg okoliczności, że właśnie w tych 3/4 polskich gmin nie następuje alternacja władzy, tak? Czyli że urzędujący wójtowie, burmistrzowie i prezydenci otrzymują reelekcję. No, wydaje mi się, że to jest powiązane z pewnym rozwojem gospodarczym w ogóle w całej Unii Europejskiej, ale w szczególności w Polsce, bo ten rozwój dynamiczny w zasadzie od 2008 roku jest dosyć widoczny. I to powoduje, że dużo się dzieje. Dużo się buduje. Buduje się, no, ludzie widzą nowe drogi, nowe budynki i tak dalej, i tak dalej. Więc uważają, że ci menadżerowie lokalni, ci nasi wójtowie, szefowie gmin są bardzo skuteczni. Ciekawe, co będzie po kryzysie związanym z pandemią. Jeżeli się okaże, że wpływy do budżetu zostaną istotnie zredukowane i czy kolejna elekcja ta w roku 2022-2023 będzie, jak będzie wyglądać. To jest kolejny punkt. Kwestia druga, że wybory do Rady Gminy, a są gminy w Polsce, to też jest taka ciekawostka, w której w ogóle nie przeprowadza się wyborów, bo jest jeden kandydat na wójta i wszyscy kandydaci na radnych są zgłaszani z jego komitetu. Nie ma żadnej opozycji. W związku z tym, że w okręgu jednomandatowym w wyborach do Rady jest na przykład w małej gminie liczącej do 20 tysięcy mieszkańców, jest 15 okręgów wyborczych, bo tam wybieramy 15 radnych i w każdym z tych okręgów jest jeden kandydat mianowany przez wójta, delegowany przez wójta do kandydowania i on otrzymuje mandat z mocy prawa, czyli wójt ma 100% swoich radnych w Radzie. No to jest sytuacja, która wcale nie jest rzadka, może nie jest częsta, natomiast są takie przypadki, w których lokalny układ władzy jest dominowany przez jedno z ugrupowań. Pytanie, czy to jest demokracja, tak? No, jedni powiedzą, że oczywiście, że tak, no bo każdy mógł kandydować, a drudzy powiedzą, że jednak jest tutaj coś nie tak. Oczywiście musimy zobaczyć, że polskie prawo wyborcze w wyborach lokalnych wiąże wybór wójta z wyborami do rady w taki sposób, że żeby komitet wyborczy zgłosił kandydata na wójta, musi zarejestrować kandydatów w przynajmniej połowie okręgu wyborczych. Oczywiście komu najbardziej zależy na wyborach lokalnych? No wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi, no bo to jest wybór dużej stawki, więc to oni organizują komitety wyborcze, to oni je zakładają, skrzykują ludzi, a nie radni, żeby wybrać wójt. To jest jakby, kierunek tej relacji jest taki, że to wójt, najczęściej urzędujący, chce się ubiegać o reelekcję i to powoduje to, że jeżeli mamy tylko jednego kandydata na wójta, w jakiejś gminie, to oznacza,
że będziemy mieć bardzo duże prawdopodobieństwo, że wybory do Rady będą wyborami niekonkurencyjnymi, będzie za mało kandydatów. Wydaje mi się jednak, że najważniejszy czynnik, ja na tym boleję od wielu lat, to jest to, że stosuje się w wyborach lokalnych podział na okręgi wyborcze. To jest zupełnie niepotrzebny mechanizm. Proszę sobie wyobrazić wspólnotę polityczną, jakąś gminę w Polsce, która jest niewielka, liczy 2000 mieszkańców, 1500, dzielimy to jeszcze na 15 małych okręgów wyborczych. I co się okazuje? Tak, że w zasadzie mamy po 100-200 osób w okręgu, z czego połowa, może troszkę więcej, około 70% ma prawa wyborcze i ona musi rekrutować liderów politycznych. No to jest niemożliwe. Ten podział na okręgi wyborcze powoduje, że on jest, szczególnie na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, tak? No to jest, to powoduje parcelację, bardzo dużo rozdrobnienie terytorialne. Tak? Oczywiście ja rozumiem zwolenników prowadzenia okręgów wyborczych, na przykład w gminach wiejskich, którzy tłumaczą to zjawisko wprowadzenia okręgów wyborczych tym, że no to powoduje, że każde sołectwo, każda jednostka pomocnicza będzie miała swojego przedstawiciela, tak? Natomiast to prowadzi do spadku konkurencyjności elekcji. Rozmiar wspólnoty politycznej to jest jeden z głównych determinantów. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zobaczymy na Łódź, na Warszawę, no to poziom rywalizacji politycznej zupełnie tam wygląda. Ja wiem, że mamy inne systemy wyborcze, natomiast świadomość elit politycznych, tak? To grono elity, z których elita polityczna się rekrutuje, jest o wiele szersze. W małej wspólnocie bardzo często są też problemy w niektórych gminach, że w ogóle ciężko znaleźć kandydata na wójta w takiej gminie, tak? No bo ona jest zbyt mało liczna i nikt nie ma takich aspiracji, tak? Woli pracować w jakiejś innej firmie bądź prowadzić własny biznes. Także mamy dwa problemy. Po pierwsze, w Polsce istnieją zbyt małe wspólnoty polityczne, zbyt małe gminy, które nie są po pierwsze w stanie unieść wszystkich zadań, których wydolność jest bardzo niska. Po drugie, mamy okręgi wyborcze, które dodatkowo nam te wspólnoty polityczne dzielą. No i pytanie, czy to jest potrzebne. Po drugie, system wyborczy. Tak? Ja już powiedziałem, że ten system okręgów jednomandatowych sprzyja wyraźnie, i to pokazują badania, sprzyja wyraźnie zjawisku wyborów niekonkurencyjnych. Jest oczywiście szereg innych pomniejszych przyczyn, na przykład jeżeli chodzi o Polskę, to obserwuje się, że jak dobrze wiemy, polskie gminy dzielą się na takie trzy kategorie. Gminy miejskie, złożone z samego miasta, gminy wiejskie, złożone jakichś miejscowości rolniczych, no i gminy miejsko-wiejskie, czyli łączone. I badania pokazują tu jednoznacznie, to też ciekawy wątek dla analityków zajmujących się analizą miasta, w ogóle tego fenomenu miasta. Okazuje się, że o wiele większa konkurencyjność jest właśnie w gminach miejskich podobnej wielkości niż w gminach wiejskich. Dlaczego? No to i tutaj oczywiście taka prosta analiza statystyczna nie jest możliwa, natomiast ja zjeździłem trochę Polskę, te gminy i rozmawiałem z osobami, które są mieszkańcami jednostek i oni mi wskazują na przykład na takie różne zjawiska, które są tożsame jakby, które wiążą się tylko z gminami wiejskimi, to znaczy mniejsza gęstość zaludnienia, mniejsza możliwość skrzykiwania się, tak, pola, tak, na przykład, albo jakiś las, rzeka, która w sposób naturalny oddziela wspólnoty lokalne, tak, mieszkańców od siebie. To jest niesłychanie ważny czynnik, szczególnie dla na przykład dla geografów wyborczych, którzy mogliby pójść tym tropem i zobaczyć na przykład jak wygląda rywalizacja wyborcza w zależności od ukształtowania na przykład terenu. To też jest bardzo ciekawe. System wyborczy, wielkość jednostki terytorialnej, typ gminy, ale także zjawiska nieformalne, to znaczy dla badacza trudno identyfikowalne, takie jak na przykład istnienie klientelizmu przy patronażu politycznym, istnienie relacji nieformalnych, na przykład jeżeli wspólnota polityczna jest mała, wszyscy wójta znają, to on może rozdawać te stanowiska zwanym swoim. Z klientelizmem politycznym w Polsce mamy ten problem, że my wiemy, że on jest, wszyscy wiemy, że on jest, że te więzi, kliki, plecy, układy, prawda, proszę zobaczyć bogactwo tego słownika, tak? To jest jednak dużo mamy słów na opisanie takich nieformalnych relacji. To my wszyscy wiemy, że ten klientelizm występuje i że
klientelizm, czy też inne jego formy występują w sposób powszechny. Natomiast my naukowcy, my badacze, my nie za bardzo wiemy, jak to badać, bo możemy posiłkować się jakimiś metodami statystycznymi, ale na podstawie jakich danych. Możemy zrealizować badania terenowe, ale żeby odkryć takie normalne więzi, musielibyśmy tam mieszkać przez jakiś długi okres czasu, tak? Wizyta terenowa, która zazwyczaj trwa parę dni w danej gminie, no ludzie się tak bardzo nie otworzą, my nie poznamy tej relacji, tak? Bo ludzie bardzo często zaprzeczają, nie, nie, tutaj czegoś takiego nie ma. Boją się po prostu tu mówić. Natomiast pewne fakty, pewne poszlaki mogą nam wskazywać, potwierdzać, że takie zjawisko występuje i na przykład, to też jest ciekawostka, jest taka gmina, oczywiście nie twierdzę, że tam to występuje, natomiast dla badacza jest to takie ciekawe zagadnienie. Gmina, jedna gmina na Suwalszczyźnie, prawie przy granicy z Litwą, nie będę mówił jej nazwy, żeby tam uchronić tych mieszkańców od jakby niepożądanych konsekwencji, w której wójt rządził nieprzerwanie od roku 1990 i w zasadzie nigdy nie odbywało się normalne wybory. Ta gmina tak fantastycznie rządzi, żeby ludzie przez 30 lat nie mieli dosyć. A no to jest jakby coś, co wzbudza podejrzenie, tym bardziej, że jeżeli przyjrzymy się innym gminom w Polsce, to może się okazać, że jest zupełnie inaczej. I to jest jakby taka przesłanka wskazująca, że coś tam jest nie tak, że ten wójt może rządzić silną ręką, tak? Ale no, dowody to jest inny problem. Jeszcze z takich przyczyn, które warto podkreślić, oprócz takich przyczyn, przepraszam Pani Olu, że tak się rozgadałem, ale oprócz takich przyczyn strukturalnych, to jeszcze możemy powiedzieć, że spada zaufanie do samorządu ogólnie. Samorząd staje się coraz mniej samorządowy, coraz mniej mam autonomii, tak? Coraz więcej władza centralna ingeruje w te relacje samorządowe. Wydaje mi się, że to już Pan doktor wyczerpał ten temat, tych przyczyn, dlaczego dochodzi do wyborów niekonkurencyjnych i dlaczego się one pojawiają. To ja się teraz zapytam o to, jaki procent stanowią te okręgi wyborcze, w których możemy zaobserwować to zjawisko. No i to jest pewien problem, ponieważ zjawisko wyborów niekonkurencyjnych w przypadku wyborów do Rady Gminy jest zjawiskiem relatywnie rzadkim, to znaczy dotyczy to około, jeżeli w danej gminie występuje przynajmniej jeden taki okręg wyborczy, to dotyczy to około 20% gmin, więc to nie jest nagminne. Problem pojawia się wtedy, kiedy większość okręgów jest niekonkurencyjna. Tak? Kiedy w zasadzie na przykład cała rada bądź 80% rady otrzymuje mandat bez głosowania, bo tutaj trzeba podkreślić, że polskie prawo samorządowe, wyborcze dotyczące samorządów przewiduje, że w takim przypadku mamy do czynienia z instytucją obsadzania mandatu bez głosowania, czyli wyborca nie dostaje kandydata do głosowania, tylko ten kandydat jest wybrany z mocy prawa. No i tutaj mamy też inną kwestię, czyli raz to jest jakby rozdzielenie dwóch przypadków. Gminy, gdzie mamy jeden okręg niekonkurencyjny i gminy, w których tych okręgów niekonkurencyjnych jest bardzo dużo. I to one stanowią ciekawe przypadki. Po drugie, musimy odróżnić też jedną rzecz, ponieważ musimy spojrzeć na to zjawisko w ujęciu dynamicznym. Oczywiście coś dzieje się niepokojącego od ostatnich wyborów samorządowych. Dlaczego? Ponieważ od 2002 roku do 2014 były trzy elekcje, liczba okręgów niekonkurencyjnych mniej więcej się utrzymywała na tym samym poziomie. Natomiast w 2018 roku wzrosła 100%. No i jest taka debata, dlaczego tak się stało, dlaczego mamy taki nagły wzrost. Przeprowadzone analizy statystyczne, różni politolodzy się nad tym, ale nie tylko socjolodzy, zastanawiają. Natomiast ja mam taką teorię, ona nie jest jeszcze zweryfikowana, bo dopiero nad tym pracuję. Dlaczego mamy ten dwukrotny wzrost tych okręgów wyborczych? Znaczy ja mam taką teorię, że w 2014 roku, przypomnę, że zostały w wyborach samorządowych, w wyborach do Rady Gminy wprowadzone właśnie okręgi jednomandatowe. Okręgi jednomandatowe, które w większości polskich gmin zostały utrzymane również w roku 2018. A w okręgach jednomandatowych, to jest również element teorii politologicznej, bardzo silnie działa zjawisko
tak zwanej przewagi konkurencyjnej, nazywane z angielska incumbency advantage. I co mówi zjawisko incumbency advantage? To znaczy ono mówi, że jeżeli w danym roku wprowadzamy okręgi jednomandatowe, to w przyszłej elekcji znacząco spadnie konkurencyjność wyborów. Ponieważ kandydat umacnia się w tym okręgu, łatwo dostaje reelekcję. To jest jakby ze sobą powiązane, czyli mamy około ponad 3000 okręgów wyborczych, odpowiadając na Pani pytanie, mamy ponad 3000 okręgów wyborczych, w których nie dochodzi do głosowania w Polsce. Czy to jest dużo? Możemy dyskutować. No, ja uważam, że to jest rzecz niepokojąca, jeżeli chodzi o taką analizę politologiczną i uważam, że polski ustawodawca powinien się zastanowić nad reformą prawa wyborczego w samorządzie. To nie jest mimo wszystko zjawisko korzystne, bo ona prowadzi przez wiele lat do zasiadania w Radzie osób, które ten urząd piastowały wcześniej. Czyli z roku na rok, z kadencji na kadencję te same osoby zasiadają w Radzie. Czy to jest korzystne? No nie, no potrzebny jest pewien ferment, szczególnie w małych społecznościach, tak? Gdzie powstają te kliki, powstają te układy, wejście nowych ludzi, wejście ludzi młodych. To jest też ciekawy problem w ogóle, jeżeli mówimy o demokracji, Pani Nolu, bo na świecie spada nam konkurencyjność elekcji, ale wybory ostatnie w Stanach Zjednoczonych pokazują pewne niekorzystne tendencje, jeżeli chodzi o demokrację w ogóle. Proszę zobaczyć, ile lat mieli kandydaci na urząd prezydenta, tak? 74 i 8 Biden, tak? Czy 77, 78, mniej więcej, ale ponad 70 lat. To niedobrze świadczy w gruncie rzeczy o takiej, oczywiście ja to nikogo nie dyskryminuję ze względu na wiek, ale to niedobrze świadczy o tym, że nie, elita polityczna rekrutuje się 70-latków, tak? Że nie ma prężnych 40-50-latków, którzy mogliby kandydować. I ten problem nie jest obecny tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce widzimy, że ci na wójtów, którzy wygrywają, są bardzo często w wieku emerytalnym lub po prostu emerytalnym. I to też pokazuje, że coś tu jest tak. Odpowiadając na Pani pytanie, jest to, w pewnym sensie mamy dużo tych okręgów, natomiast jeżeli spojrzeć na ogólną liczbę wszystkich okręgów, to jest zjawisko, które statystycznie możemy określić jako rare event, zdarzenia rzadkie. Tak? Czyli nie jest tak, że w każdej gminie ten okręg niekonkurencyjny jest, ale w tych małych gminach wiejskich, gdzie jest jeden kandydat na wójta, bardzo często był taki. No dobrze, to co w takim razie za sobą niosą? Jakie skutki niosą za sobą wybory niekonkurencyjne? Czy one wprowadzają samorządowców z konieczności, czy to są jednak też ludzie z powołania niejednokrotnie? I tak, no bo oczywiście w wyborach lokalnych, w niektórych gminach, są lokalni liderzy, którzy naprawdę są typami takich państwowców, społeczników, którzy bardzo dużo rzeczy realizują i oni są znani w gminie, tak? Ja w swojej gminie znam osoby, które naprawdę angażują się w życie lokalnej społeczności i oni otrzymują oczywiście słusznie mandat, tak? No bo robią coś dla społeczeństwa, są aktywni, no, biorą udział w różnych akcjach charytatywnych. Natomiast no, to byłoby zjawisko korzystne, tak? Jeżeli tacy ludzie byliby wybierani, byłoby to zrozumiałe, że ta osoba otrzymuje reelekcję, tak? Że sprawdza się jako ten radny. Natomiast niestety w większości przypadków mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Mianowicie taką, że do rady, tak jak Pani powiedziała, dostają się bardzo często kandydaci przypadkowi, którzy po prostu zasiadają w tej radzie, są mało aktywni, nie znają się na samorządzie, nie zabierają głosów podczas posiedzeń Rady Gminy, czyli podczas tak zwanych sesji. Czy to jest korzystne? No nie, no bo jednak nie możemy polegać tylko na wójcie, na jego mądrości, wiedzy, doświadczeniu, ale Rada Gminy jest ciałem konsultacyjnym, bo z poziomu ustawy jest to organ uchwałodawczy, który ma utworzyć prawo lokalne. Gdybyśmy wymagali tutaj obywateli świadomych tego, jakie są potrzeby lokalnych społeczności, lokalnych, tej wspólnoty politycznej, którzy biorą aktywny udział w tych debatach. Natomiast jeżeli spojrzymy na praktykę funkcjonowania, na to, jak te rady gminy wyglądają, no to faktycznie w tych małych ośrodkach, w gminach, ale ich jest najwięcej oczywiście,
do 20 tysięcy mieszkańców, ta debata wygląda bardzo słabo. Jest tutaj może też takie kilka ciekawostek. Jest taka gmina, nie będę mówił nazwy, ale w której mój na przykład ma ciągłe problemy z prawem, to znaczy jest uzależniona od alkoholu, przychodzi pijany na różne wydarzenia, również na sesję rady gminy. No i nic nie można z tym zrobić, tak? Potrącił kogoś tam samochodem, jadąc nietrzeźwy i jakby nic się nie dzieje. Ludzie nadal na niego głosują. Mamy wójta w województwie łódzkim, taka słynna sprawa, tak, który siedział w areszcie i prowadził kampanię wyborczą i wygrał te wybory. Mieszkańcy na niego głosują. Dlaczego? To jest bardzo ciekawe pytanie. Jakie konsekwencje? Jeżeli wybory niekonkurencyjne powtarzają się albo wzrastają, no to oznacza, że dany układ polityczny w danej wspólnocie politycznej się umacnia. Jest mniej wrażliwy na głosy mieszkańców, no bo wiadomo, że nie muszą się ubiegać o mandaty. To też jest taka ciekawostka, że gdy rozmawiałem z radnymi, którzy otrzymali mandat bez głosowania, no to oni nawet powiedzieli coś takiego, co mnie początkowo zdziwiło. Natomiast te głosy się powtarzały. Mianowicie oni powiedzieli, że oni woleliby być wybierani w wyborach, niż otrzymują mandat bez głosowania. Bo oni nie wiedzą, czy ludzie ich akceptują, czy nie, co o nich sądzą. Nie mają takiej w ogóle wiedzy, po prostu rządzą. Ludzie oczywiście galeją, że dostają pieniądze za nich, jak to takie polskie zachowanie. Prawda? Natomiast no, ci kandydaci chcieliby mieć konkurencję jakąś. To jest też zastanawiające, tak? Że oni by chcieli się z kimś zmierzyć, tak? Oni nie chcą otrzymywać mandatów za darmo. Czyli pierwszą podstawową taką konsekwencją jest to, że słabnie demokracja lokalna, że coraz jest mniej debat, że liczy się tylko jeden głos w Radzie, tak, który jest dominowany najczęściej przez wójta, burmistrza, prezydenta, że nie ma głosów krytycznych, czyli wszystko, co wójt zrobi, jest dobre albo bardzo dobre, a głosy krytyczne są źle odbierane i jeżeli mieszkańcy zaczynają o czymś protestować, no to władza może bardzo często wyciągać różnego rodzaju nieformalne konsekwencje, co też nie jest zjawiskiem rzadkim, no bo wyobraźmy sobie, że mamy grupę radnych, każdy radny ma jakąś rodzinę, ta rodzina mieszka na terenie gminy i bardzo często pracuje również w jednostkach budżetowych, tak, w jednostkach samorządowych, w szkole, w przedszkolu, no i te osoby boją się kandydować albo sprzeciwiać woli wójta, tak? I tym bardziej, jeżeli mamy do czynienia z wyborami niekonstytucyjnymi, ten zastany układ się umacnia. On jest patologiczny bardzo często, ale on się umacnia. To jest jakby taka najważniejsza konsekwencja wyborów niekonstytucyjnych. Druga to brak świadomości obywatelskiej. Tak? Jeżeli nie ma wyborów, nie przeprowadza się głosowania, to szczególnie młode pokolenie, które nigdy nie uczestniczyło w elekcjach, nawet nie wie, że takie organy są wybierane. Uważam, że to jest bardzo niekorzystne. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, że nawet jeżeli w danej gminie nie ma kandydatów z przyczyn naturalnych, bo jednostka jest za mała, bo na tej wsi, w tym okręgu mieszka za mała liczba osób, to przeprowadzajmy nawet taki plebiscyt, żeby ludzie wiedzieli, że się głosuje, że wyborca może odpowiedzieć tak bądź nie. To nie jest bardzo duży koszt. W zasadzie on jest, sprowadza się tylko do wydrukowania karty do głosowania, bo i tak wybory odbywają się równolegle, wybory do rady powiatu, do sejmiku województwa czy wybory wójta. Uważam, że tutaj powinniśmy mieć. Jakby tutaj ustawodawca powinien dokonać pewnej korekty i jednak te wybory przeprowadzać. To jest właśnie bardzo ciekawe i ja tę sprawę z wójtem tutaj z województwa łódzkiego kojarzę z naszych zajęć, jak będę dopiero opowiadał. To było chyba akurat jakoś na naszych zajęciach cała sprawa wypłynęła, była bardziej medialna. I teraz mam takie pytanie, już przejdziemy na poziom międzynarodowy. Jak to wygląda w innych krajach? Gdzie, w jakich państwach możemy zaobserwować występowanie wyborów niekonkurencyjnych? No to już powiedziałem, w państwach, które stosują jednomandatowe okręgi wyborcze. To jest jakby taki pierwszy wskaźnik, który nam badaczom podpowiada, gdzie tego szukać. No bo oczywiście dominuje literatura anglosaska, natomiast szczególnie jeżeli chodzi o wybory lokalne, to wyniki tych wyborów publikowane są w językach narodowych, co znacząco utrudnia eksplorację naukową. I oczywiście są państwa, na przykład azjatyckie, które to zjawisko, natomiast
dostęp do źródeł jest niestety ograniczony, tak? Nie są te linki łatwo dostępne, tak? Trzeba znać tę bazę. Natomiast w przypadku państw anglosaskich, to jest bardzo dobrze zbadane i widać dokładnie, jakie są przyczyny tego zjawiska. W Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii trwa od lat debata, co z tym zjawiskiem zrobić. U nas to zjawisko nie jest znane społecznie, tak w Polsce. Natomiast w państwach anglosaskich potem się dyskutuje, są stowarzyszenia, fundacje, które zajmują się tym problemem, również media lokalne o tym piszą, a także ogólno państwowe. Dlaczego, że są wybory bez wyborów, tak? O co tu tutaj chodzi? Ta debata na przykład w Wielkiej Brytanii bardzo poważna, która jest w pewnym sensie rewolucyjna, bo ona ma wprowadzić, ona ma zdefiniować okręgi jednomandatowe. Tak? Wyobraźmy sobie ten system westminsterski bez okręgów jednomandatowych. To jest coś zupełnie nowego, nowa jakość i oczywiście trudno to zmienić, bo te okręgi wyborcze są utrwalone w świadomości mieszkańców. Ale zostając przy Wielkiej Brytanii, też warto podkreślić takie zjawisko dosyć rzadko spotykane w innych państwach, ale o takim kulturowym, przepraszam, wydźwięku. Mianowicie, jeżeli chodzi o parlament brytyjski, to Speaker Izby Gmin jest wybierany w okręgu niekonkurencyjnym, a nie dlatego, że nie ma kandydatów, tylko jest taki zwyczaj, taka decyzja, rodzaj umowy dżentelmeńskiej, który mówi, że jeżeli Speaker Izby Gmin ubiega się o reelekcję, to my się umawiamy, zrealizujemy umowę dżentelmeńską, że przeciwko niemu nie kandydujemy. Element kultury politycznej. Ja uważam bardzo szlachetny, czy coś, co podnosi demokrację. U nas niestety w Polsce nie ma czegoś takiego. Nie ma takich dobrych tradycji. Oczywiście jedni powiedzą, że dlaczego mamy rywalizować z tym spikerem Izby Reprezentantów w XXI wieku. Natomiast no, ta umowa dżentelmeńska, która obowiązuje w jednym z okręgów, w zależności od tego, skąd pochodzi dany spiker, no to uważam, że to jest coś, co napawa optymizm. Tak, że coś, co podtrzymuje wysoki poziom kultury politycznej i coś, co prowadzi do tego, że możemy niwelować tę debatę, tę agresywną debatę publiczną, którą znamy chociażby z Polski, tak, te elementy. Natomiast to, co wiemy o świecie, to znaczy dosyć ten problem był powszechny również w innym państwie, mianowicie w Australii. I to było związane na przykład w Australii, zjawisko wyborów niekonkurencyjnych, zjawisko ankotetyki było związane z istnieniem, z takim bardzo technicznym terminem, z istnieniem nierówności wyborców w wyborach. Znaczy, to polega generalnie na takim zjawiskiem malapotrzym mętrzem. To polega na tym, że są okręgi wyborcze, w których siła głosu w poszczególnych okręgach jest różna, ponieważ w innym okręgu mieszka mniej mieszkańców lub więcej, jakby są takie tradycyjne uwarunkowania. Natomiast Australia chyba jako pierwsza w Tasmanii potem w wolnym konkurencyjnym zlikwidowała właśnie ludzi na mandat do okręgu wyborczy. Tam też wprowadzono system bardziej legalizacyjny, składający się do okręgów wielomandatowych. Już pamiętam, że też chyba był system SCV. No i to zjawisko zostało zlikwidowane. W Wielkiej Brytanii, to też trzeba podkreślić, zjawisko wyborów niekonkurencyjnych było niwelowane przez wiele lat, już od XIX wieku, poprzez wprowadzenie bardziej równego prawa, znaczy równych zasad prawa wyborczego, tak? Czyli znoszenie poszczególnych cenzusów powodowało wzrost konkurencyjności kolejnych elekcji. Natomiast jeżeli chodzi o inne państwa, to bardzo często, i to się na przykład jest sygnalizowane głównie w państwach azjatyckich, Azji Wschodniej, że niska konkurencyjność elekcji jest niestety związana z istnieniem pewnych patronalnych wzorców rywalizacji społecznej, między patronarzy politycznego, lokalnych układów, sił. Tak? To jest jakby leżące od regionu świata, w którym te przyczyny są zupełnie inne. Oczywiście one wiążą się ze sobą. Na przykład system wyborczy jest taki na razie, który wyborczy. No to bardzo często istnieją jakby regionalne uwarunkowania rywalizacji. W Stanach Zjednoczonych
Są Stany, które mają bardzo wysoką rywalizację polityczną, a są Stany, to wiemy też w wyborach prezydenckich, gdzie tej rywalizacji wyborczej nie ma. Południowe Stany, tak zwane Stany Południowe, których jest dosyć jasno ukształtowany podział polityczny na zwolenników demokratów i partii republikańskiej, no to są takie okręgi wyborcze, w których partia demokratyczna rezygnuje w ogóle z przeznaczenia jakichś środków na kampanię wyborczą, bo i tak wie, że te wybory przegra. W zasadzie jest to nieopłacalne. Oczywiście pytanie o przyczyny wyborów niekonkurencyjnych pociąga za sobą kolejne pytanie o konsekwencje w ogóle dla świata na przykład globalnego, dla w ogóle, dla demokracji w ogóle, jakby demokracji jako systemu politycznego. No ale to jest inne zagadnienie. No tak, czyli śmiało możemy stwierdzić, że wybory niekonkurencyjne są zjawiskiem globalnym, że występują w wielu państwach na świecie. Oczywiście, to co już powiedziałem, to w szczególności na poziomie lokalnym, tak? Czyli w tych wspólnotach politycznych, w których właśnie demokracja się rodzi, w których demokracja kiełkuje, w których kondycja demokracji w ogóle zależy od tego lokalnego wymiaru demokracji, od tych lokalnych wspólnot. O tym zrzeszaniu się ludzi, tak? O tej partycypacji politycznej właśnie na poziomie lokalnym. To zjawisko występuje głównie na poziomie mikro, tak? Więc jakbyśmy patrzyli na cały świat, no to możemy powiedzieć generalnie, że zjawisko na poziomie lokalnym, tak, konkurencyjności występuje o wiele częściej niż w wyborach centralnych. Więc oczywiście no tutaj taki problem mamy. Czyli jak, jeśli w ogóle wybory niekonkurencyjne mogą mieć wpływ na kształtowanie się polityki międzynarodowej? Czy możemy zaobserwować jakieś oddziaływanie? No tak, no bo to nie, może bezpośredniego związku nie ma. Natomiast ja widzę pośredni związek, w ogóle może nie tyle z wyborami niekonkurencyjnymi, co ze spadającą konkurencyjnością elekcji, ze spadkiem liczby kandydatów ubiegających się o mandat. Oczywiście to dotyczy, nie dotyczy poszczególnych elekcji, które na przykład mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem społecznym, ale generalnie spadkiem zaufania do instytucji demokratycznych, tak? Spadek do instytucji parlamentu, spadek do instytucji zaufania do instytucji referendum i w ogóle do instytucji wyborów. I tutaj musimy powiedzieć dosyć ważną rzecz, a mianowicie taką, że jakie to może mieć konsekwencje dla polityki globalnej? No to po pierwsze to przyszłość demokracji. Czyli czy demokracja wytrzyma, czy demokracja przetrwa to, co dzieje się w sferze cyberprzestrzeni. Na chwilę może taką dygresję poczynimy, Pani Olu, ale proszę zobaczyć, że świat naukowy, szczególnie teraz świat socjologiczny, politologiczny, on jest trochę krok do tyłu, mianowicie nie dostrzega zmian, megatrendów, które dzieją się na przykład w cyberprzestrzeni, czyli wykorzystywanie na przykład sztucznej inteligencji, algorytmów do prowadzenia kampanii wyborczej, w ogóle do prowadzenia polityki, tak, jako sztuki rządzenia państwem, sztuki wygrywania wyborów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli żyjemy na przykład, a coraz częściej my żyjemy i to jest pewien nieodwracalny fakt, żyjemy w bańkach informacyjnych. Google w zasadzie wie, czy inne platformy internetowe, gdzie my jesteśmy, co robimy. My, każdy nasz ruch w internecie, a my jest takie zjawisko w socjologii jak permanentne niewylogowanie, to są każde nas nasze kliknięcie w internecie jest zapisywane. Algorytmy coraz więcej o nas wiedzą, no i to obserwujemy wszyscy, to nie jest jakieś odkrycie. Natomiast będziemy obserwować, myślę, coraz większe zainteresowanie świata polityki właśnie sztuczną inteligencją, algorytmami, lokalizacją wyborców, co pomoże po pierwsze zmienić formę kampanii wyborczych, ale jednocześnie wpłynie na ostateczne wyniki wyborów i samą demokrację. Dlaczego? Ponieważ
obserwujemy z roku na rok, ja to na przykład obserwuję, że w tych wyborach globalnych w sensie w wyborach, które odbywają się w największych państwach świata, oczywiście mówię o państwach demokratycznych, to fakt, że mamy do czynienia z coraz mniejszą różnicą głosów pomiędzy zwycięzcą a przegraną, coraz większą konfrontacją kandydatów na wybory prezydenckie w Polsce. Proszę zobaczyć, jaka niewielka różnica, tak? Że w zasadzie w Stanach Zjednoczonych to samo, to są historyczne jakby wyniki wyborów, czy to jest przypadek, to ja nie wiem, ponieważ ja tego nie badam jeszcze. Natomiast musimy być czujni, musimy zdawać sobie sprawę, że żyjemy w tych bańkach informacyjnych i że te wybory niekonkurencyjne, ten spadek niekonkurencyjności może właśnie być spowodowany rozwojem nowych technologii, tak? Rozwojem nowych mediów, tak? Twitterami, Facebookami i różnego rodzaju tego innymi narzędziami, portalami społecznościowymi, które powodują, że to wyborcy tam zdobywają wiedzę na temat procesów politycznych, tak? Nie w mediach, już nie ma czegoś takiego, że rzetelne dziennikarstwo. W zasadzie każdy z nas może być dziennikarzem, a to powoduje po pierwsze natłok informacji, po drugie trudność selekcji tych informacji, a po trzecie zagubienie informacyjne. Tak? Ja na przykład ze zdumieniem obserwuję wielu bardzo interesujących i mądrych ludzi, którzy jakby nie wytrzymują natłoku informacji, które otrzymują z internetu, po prostu żyją w tych bańkach informacyjnych. Oni się tam zamykają w tych bańkach, nie otwierają. To jest zjawisko dla psychologii dosyć istotne, żeby to badać, analizować. Bo czy my jesteśmy świadomymi wyborcami, czy wiemy, do czego chcemy kandydować, do czego głosujemy, na kogo głosujemy i czy to jest aby na pewno nasza własna decyzja, nasze własne ja, czy też jest to spowodowane czymś, czego może nie jesteśmy do końca świadomi. Prawda, i też czy to, czy chcemy głosować na tego kandydata, bo chcemy, czy chcemy głosować przeciwko jakiemuś innemu. To też jest tak. Takim elementem. Oczywiście Pani Olu, to tak mniej więcej wygląda. To ode mnie będzie chyba już wszystko. Mam wrażenie, że wszystko już zostało tutaj przez Pana doktora powiedziane. Bardzo dziękuję za rozmowę, za tyle przekazania ciekawych informacji, może nowych dla niektórych, może odświeżenia jakiejś wiedzy. Przypomnę jeszcze, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi jest częścią sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2019-2021 ROD Łódź prowadzony jest przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rozmawiałam z panem doktorem Pawłem Stępniem z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będziemy mieli okazję porozmawiać. Również dziękuję Pani Olu i dziękuję naszym słuchaczom. Dziękuję bardzo.